Policjanci wrocławskiej drogówki to specjaliści w swoim fachu. Ich znajomość przepisów ruchu drogowego nie ma sobie równych wśród innych mundurowych. Dzisiaj postaramy się choć trochę przybliżyć Wam, jak ciekawa i różnorodna jest to służba. Zobaczmy więc, jak wygląda pomiar prędkości od kuchni. Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji drogowych jest nadmierna prędkość i brawura za kierownicą. Jeszcze kilka minut temu policjanci z wrocławskiej drogówki kontrolowali stosowanie się do ograniczeń prędkości na jednej z podwrocławskich ulic. W tej chwili policjanci w tych charakterystycznych białych czapkach sprawdzają stan techniczny osobowego okna. Stan techniczny każdego pojazdu ma ogromny wpływ nie tylko na nasze bezpieczeństwo, ale również i innych uczestników. Jednym z elementów kontroli drogowej jest badanie stanu trzeźwości. Niestety wrocławscy policjanci niemalże każdego dnia zatrzymują kierujących, którzy wsiadają za kierownicę na tak zwanym podwójnym gazie. Pomimo naszych apeli, problem nieczyszczy kierujących jest nadal obecny wśród użytkowników wrocławskich dróg. Jeśli zastanawiasz się nad zmianami w swoim życiu i poważnie myślisz o swojej przyszłości, wstąp w nasze szeregi. Wejdź na naszą stronę internetową i dowiedz się, jakie wymagania musisz spełnić, aby zostać policjantem.